Kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Muszę Wam powiedzieć, że niesamowicie się za Wami stęskniłem. Małą przerwę tutaj miałem, ale naprawdę sporo tematów i takich rzeczy, które odkładałem cały czas na później, mi się zebrało, ale jestem, witam się z Wami i serdecznie zapraszam do spędzenia tego dnia z nami. My się właśnie szykujemy, idziemy do naszego ulubionego miejsca na śniadanie. Umówiliśmy się z naszymi znajomymi, których bardzo, ale to bardzo długo nie widzieliśmy. Nie mogę się doczekać, aż rozpoczniemy ten dzień. Mamy cudowną pogodę za oknem. Naprawdę wiosenny taki klimat, wiosenna aura się rozpoczęła, także jestem już pełen energii. Nie mogę się też doczekać, aż opowiem Wam, jakie rzeczy udało mi się ostatnio ogarnąć, co dobrego zrobiłem i co też zaplanowałem. Oglądajcie, bądźcie z nami i widzimy się już za moment. Tak, jedziemy i stwierdziłem, że Wam pokażę. Jestem po oczyszczaniu twarzy, byłem w Make My Dream 2 dni temu i zobaczcie, jak jesteśmy w cieniu, to ta moja cera wygląda pięknie, elegancko, tak wiecie, nieskazitelnie, a jak jesteśmy w pełnym słońcu, zobaczcie, jak to nieładnie wygląda, ale to jest właśnie faza oczyszczania. Po oczyszczeniu twarzy musi to wszystko jeszcze, no wiecie, jest napuchnięte, rozdrażnione, jutro i pojutrze już powinno być naprawdę. Naprawdę dobrze, nie będzie śladu po tym. O, zobaczcie, teraz elegancko, no a teraz mniej, także pamiętajcie, dbajcie o siebie, twarz to nasza wizytówka. Oczywiście czasami wygląda się gorzej po zabiegach, ale efekt potem jest naprawdę fantastyczny, także ja mam później jeszcze serię zabiegów takich nawilżających, ponieważ cały czas gdzieś na tym słońcu jestem, mimo tego, że zazwyczaj tą 50 na twarz nakładam, no to ta twarz się przetłuszcza i robią się różne niechciane rzeczy, także jedziemy chyba po największych dołach, jakie są możliwe. Zawsze sobie wybiorę nieodpowiedni moment na nagrywanie, ale to już jestem cały ja. Jedziemy na śniadanko i widzimy się za moment. Ubierasz nowe ciuchy Louis i Chanel, pod chatą nowy Versace i diament. Lubisz bling bling, to jedyny talent. I'm the best you've ever had, I'm the best you've ever had, the best you've ever had. Jak tsunami, chcesz być wciąż na fali, żadnych granic. Wjeżdżasz jak dynamit, jak tsunami. Chcesz być wciąż na fali. I'm the best you've ever had, I'm the best you've ever had, the best you've ever had. 21 wiek, wszystko dla ludzi, lecz materialny fokus szybko się nudzi. I co poza tym? Pustka, dół, depresja. Co nie lubisz czekać, co? Nie lubię czekać jeszcze, jak jestem tak, wiesz, zaaferowany i mam super plan na dzień i tak naprawdę co do minuty wszystko jest ogarnięte, no to pani do mnie mówi, proszę zaczekać, ja za nią idę. Szaleństwo. Ale to jest cała definicja ciebie, jeżeli trzeba coś zrobić, to robisz dokładnie odwrotnie, więc... Dzień dobry. Wiek, wszystko dla ludzi, lecz materialny fokus szybko się nudzi i co poza tym pustka dół. Ale mówi tak z Damiami, czy na razie nie, tylko posłów? Jeszcze z Damiami, dziecko to za długo. Nie wiem, ja takie... na pewno mówiłem. Tak? No tak, ty to mówiłeś już, odkąd się urodziłeś. Dawaj słodkę, dawaj słodkę. Chcesz piciu? Chcesz piciu? Mówi się, mam lecie. Nie ma. Nie ma? A, no to można się z nią dogadać. No. Nie ma? Jak to nie ma? Jak to nie ma? Co Maja, twoje? Maja. Twoja mama? Twoje? Ja mama. Ale jakie miny w ogóle robi? Ale podobna do Marcina jest bardziej. Prawda? Mówi, że moje geny tutaj wygrają, tak. Ale miały średnio. 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 Proszę bardzo. Dobra, to ja bym chciała tak, boczek. Fasolkę po bretońsku i młode pieczarki. Modliłam się, wysłuchał mnie z nadzieją, gdy pojawisz się, na zawsze zmienisz życie. Każdą z chwil i kochać cię do końca dni. W każdym miejscu i w każdej dobie od wielu dni myślę o tobie.
swoją obecnością z nieba świecił blask. W świecie tym nie będziesz sama, przyrzekam ci, ja twoja mama. I zrobię wszystko, byś dosięgła którąś z gwiazd. Modliłam się, by słuchał mnie. Angelika, już mieliście okazję poznać nieraz w moich filmach. Jesteśmy dzisiaj tutaj też po to, aby opowiedzieć o Angeliki płycie. Angelika wydała tak naprawdę przedwczoraj swoją debiutancką płytę, którą tutaj... Przedwczoraj? No przedwczoraj, czy w tamtym tygodniu. Chyba tak. To jest po prostu świeżynka, także czy to było wczoraj, przedwczoraj, czy 3 dni temu. Dopiero dzisiaj mamy okazję się zobaczyć, więc... Bardzo bym chciał, żebyś opowiedziała moim widzom tak naprawdę o tej płycie, bo ja dosyć sporo o niej wiem. Też miałem możliwość być jedną z pierwszych osób, która jej słuchała. Martin, więc... no byliśmy już na kilku koncertach Angeliki, tak, gdzie pojawiały się już pojedyncze numery. Dokładnie. Wydaje mi się, że byliście w pierwszej dziesiątce, a no nawet w piątce. A nie w trójce? Może w trójce. Zaraz wyeliminujemy wszystkich. Byliście po prostu pierwsi, szybciej niż ja. Tak. Tak, to jest moja debiutancka płyta. Nazywam się Angelika Anozie. Płyta ma tytuł J.A., czyli przedstawiam się ja tą płytą. No i też to jest skrót od moich prywatnych inicjałów, czyli od Jakubowskiej Angeliki. Jest o, to, rzeczywiście, no. Tak, jest to zbiór moich 15 autorskich piosenek w klimacie R&B z elementami trapu i hip-hopu. Także 15 numerów jest w całości w klimacie czarnej muzy, czyli taką, jaką kocham najbardziej, taką, jaką kocham od dziecka i śpiewam od dziecka. A czarna muza nie wzięła się tutaj z przypadku? Nie wzięła się znikąd, nie jestem solarą. To wszystko geny. Tak, tatusia mam z Nigerii. Także gdzieś tam, no, zaczęłam śpiewać już czarną muzę, jak miałam 5 lat. Tak, i te 15 numerów to jest tak naprawdę zbiór, pamiętnik w sumie mojego życia, moich wartości, tego, co się, tego, czym się w życiu po prostu kieruję. Muzykę również napisałam ja. W ogóle uważam, że jak ktoś tworzy płytę, to fajnie, powinien ją tworzyć sam, bo tylko wtedy jest ona po prostu prawdziwa. Ale co jest też fajne, że... Tak jakby część tych numerów tak naprawdę no, znamy z autopsji, w sensie wiemy, w których momentach się też tworzyły, tak, więc... Właśnie o to chodzi, więc jak ktoś ciebie zna, tak jak my, i potem słuchamy tych kawałków, no to od razu tak. Te momenty, no ile my już się znamy, no to przyjechałam do Warszawy, to jest 8 lat. No. Wow. Strasznie, bardzo długo. Ale my tyle wiecznie, przeżyliśmy, my wiecznie młodzi. Tyle przeżyliśmy, że tu chyba każdą piosenkę gdzieś tam znajdziemy. No, tak, odzwierciedlenie w relacji. Odzwierciedlenie naszej relacji, dokładnie. Mi się bardzo podobają te teksty. A który numer najbardziej ci przypomina? Tak naprawdę... Intro. Mój to tsunami. Tak, okay. Ale intro jest w ogóle bardzo fajne, czyli ten pierwszy numer. I podoba mi się bardzo kawałek Mama. No, okay. wiadomo zawsze dlaczego. Zawsze się wzruszasz przed tym, taki kochany jesteś. No, no ja się nie dziwię, mam taką mamę, to... No znacie się, przed oczami, wiesz o czym mówisz. Ja wiem. Także fajnie, bardzo dziękujemy za płytę. Ja również bardzo, bardzo dziękuję. No, jak tak tutaj debiut płyty ogłaszam, to od razu będziesz wujkiem po raz drugi. Naprawdę? Serio? A raczej po raz tny, ale w naszym przypadku. Gratulacje. Dzięki. Boże, że Marcina nie ma akurat, że... Ale... Sprawcy zamówienia, no. Dzisiaj niestety się nie udało. Przemysław, odkładaj ten telefon, gratuluj. Właśnie mnie sparaliżowała. Każdy człowiek popełnia błędy i często walczę o nie te względy. To ten czas, by ujrzeć w życiu, co istotne jest. Ja chcę te błędy naprawić tobą, odnaleźć życia cel na nowo. I by do końca moich dni już kochać cię. Wiem, że dzieci pragną miłości i nas. Serca zamykają na klucz, gdy jej brak. Piesek był? Jejku. To co, zaczynamy. Kochani, chciałem wam opowiedzieć, w sensie nie ja, tylko poprosiłem Angelikę, żeby opowiedziała jedną z zabawniejszych historii z życia Patryka, zanim ja go poznałem, czyli z życia, kiedy no chyba nikt nie chciał go wtedy znać, kiedy był łobuzem. Wszyscy chcieliby, ale tak, nie był wtedy aż tak prawilny,
oddany. No dobrze, to miała być historia o tym, żeby wesprzeć wizerunek Watykaniego zepsuć. No właśnie, popsuliśmy totalnie. No dobrze, w każdym razie za Patryka starych czasów, jakby jeszcze, no, lubił psy imprezować i odwalać różne śmieszne rzeczy i mam tych historii chyba ze 100, ale zostawię to na książkę 50 twarzy Patryka, która już niebawem. No, a to jedna myślę, że każdy wyda swój tomik 50 twarzy Patryka. No, dobrze, że ty już znasz Wójka, jaki jest taki super, taki super. No, w każdym razie Patryk, mieliśmy iść na imprezę i wcześniej robiliśmy bifora u nas. Patryk przyszedł na tego bifora, wszystko było git, mieliśmy razem iść na balety, po czym Patryk nam gdzieś zniknął. A my poszliśmy na te balety i już tam jesteśmy w jednym z prestiżowych, fajnych warszawskich klubów. I dzwoni Patryk i mówi, nie chcą mnie wpuścić, Angelika, zejdźcie po mnie, bo nie chcą mnie wpuścić ochroniarze. I mówimy tak, ciekawe czemu, przecież Patryk sam raczej taki nieszkodliwy się wydaje dla 6 kafarów przy wejściu, ale no nie mówimy, wiem, dobra. Czekaj, muszę poprawić tylko kawałek ręki. Ale mówimy, dobra, idziemy po Patryka. No i zeszliśmy po Patryka i pytamy się ochroniarzy, co się stało, że nie chcecie go wpuścić. A oni mówią, co? My go nie chcemy wpuścić? On nie chce wejść. Powiedział, że ma nas wszystkich w dupie, przeskoczył przez bramki i powiedział, że idzie do domu. My tak stoimy. Aha, okej. Okay. Patryk tak, zakończył balet pod wejściem. Zawołał nas tylko po to, żeby oświadczyć wszystkim ochroniarzom, że ma ich po prostu w dupie. I przeskoczył przez bramki swoimi długimi, chudymi nóżkami i poszedł do domu. A raczej nie do domu, tylko do hotelu. Tak, bo stwierdził, że nie wraca do domu, tylko będzie sobie spał w hotelu po tym całym dramacie, który przeżył. Tak, został skrzywdzony przez tych ochroniarzy, którzy tak go nie chcieli wpuścić, że musiał sobie to odbić z prosecco w hotelu. Lubisz Wójka? Kupiłem właśnie kolejne dziecko, prawda? Jak się na początku troszkę krzywiła i wstydziła, to już teraz jest chyba okej. Nie, no już Wójka poznała. Tak ona musi przez te 20 pierwszych minut się oswoić, nie? Powiesz coś do kamery? Nie? Idziemy dalej. Chyba dobrze u tego Wójka, bo zaraz zaśnie. Tak? Oczy lecą? Już oczka lecą, tak. No to idziemy. W każdym miejscu i w każdej dobie od wielu dni myślę o tobie i gdy twoją obecność z nieba świeci obraz. Na świecie tym nie będziesz sama, przyrzekam ci ja twoja mama. To robimy w takim razie reportaż na żywo. Jak ci się podobała relacja, którą właśnie ci pokazałem z nagrywek z Angeliką o twoim wcześniejszym wcieleniu? Kochani, ja wam kiedyś powiedziałem, że ja przeszedłem niesamowicie wielką metamorfozę i teraz jestem osobą taką, jaką chcę być, jaką powinienem być od samego początku. Miałem kiedyś taki moment, że mi troszeczkę odwaliło, nie wiedziałem jak się zachować. Myślałem, że pozjadałem wszystkie rozumy i wszystko mi wolno. Obrażałem się, po prostu cudowałem. No to były naprawdę ciężkie czasy, na szczęście trwało to króciutko, ale no zdarzały się takie moje jakieś dziwne zachowania, fanaberie. Cieszcie się, że kanał założyłem dopiero teraz. To są światła, nie? Nie. Że czułeś, jakbym pierwszy raz w samochodzie siedział. A dlaczego? Nie wiem, jakoś tak... Dawno nie jeździłem po Warszawie, tak po prostu po centrum. Ale jak szarpiesz! Przemysław, dobrze do rzeczy. My teraz, Jezus, teraz ja mam zawał. Takie coś mi spadło na nogę. Dobrze, bo nie zaczniemy nagrywać. My jesteśmy już po spotkaniu i jedziemy na zakupy. Przemysław, jak ci z tą informacją, że Angelika jest w ciąży? No fajnie, no kurde, cieszę się mega dla nich, no bo wiem, że chcieli mieć tego drugiego babaska i to takie... No fajne. Ciekawy no. Jestem, co to będzie. Jak myślisz? Obstawiajmy tutaj podczas filmu chłopiec czy dziewczynka? Wydaje mi się, że będzie dziewczynka. A ja obstawiam, że będzie chłopiec. Oczywiście najważniejsze, żeby było zdrowe, ale jednak jak chłopiec, wiesz, taką super parkę by mieli, to by było coś. No, tak
Także gratulujemy jeszcze raz Angelika. I Marcin, no Marcin, jak przecież. Boże, no tam Marcina nie było z nami. No dzisiaj. Niestety, służbowe tematy go zatrzymały. Zostawili cię, tak? Poszli sobie. Nie wstydź się, Boże, nawet zwierzęta ode mnie uciekają. Zobacz, jak mnie ignoruje. Halo, popatrz na mnie, nie ignoruj mnie. Co to ma znaczyć? No, wystaw głowę. Poddychaj trochę świeżym powietrzem. Boże, to jest przerażające. Nawet pies mnie lekceważy. Przemysław, to naprawdę nie jest śmieszne. To jest jakaś klątwa remontowa, która za mną chodzi, ale koniec narzekania, mamy bardzo mało czasu, więc przychodzę do was z kilkoma informacjami. Pierwsza to taka. Tylko oddychaj, oddychaj. Bardzo was proszę, przywozimy do centrum serwisowego Autokółko na Wolskiej 62. To jest firma rodzinna Anety, Anety Rodzinę. Zawozimy tam. Po pierwsze. Przemysław, podpowiedz mi, bo ja jestem dzisiaj w amoku. No przede wszystkim rzeczy dedykowane dzieciom, czyli mokre chusteczki, pampersy, jakieś pieluchy. Karimaty, łóżeczka turystyczne, śpiwory, kocyki. W słoiczkach, to jest bardzo ważne. Aneta codziennie gotuje dla dzieci różne jakieś zupki, dania, takie wiecie, bez żadnych przypraw. Zawozi to wszystko na dworzec centralny, rozdaje, pomaga jak tylko może. Ja dzisiaj jestem tutaj po to, aby nagłośnić ten temat i pomóc Anecie, ponieważ widzę, jak bardzo się zaangażowała i jestem niesamowicie dumny z tego, jak pomaga. Ja też stwierdziłem, że Aneta musi odpocząć, ponieważ dłużej tak nie może. Zabieram ją na tydzień na wyjazd, jedziemy w góry, a was, kochani, proszę, żeby przez ten tydzień naprawdę zebrało się w autokółko tych rzeczy bardzo dużo. Aneta wróci z nową energią, naładowana pozytywnie i będzie mogła dalej pomagać. Także to jest pierwsza, najważniejsza rzecz, którą chciałem wam teraz przekazać. Druga to właśnie taka, że jutro wyjeżdżamy cudowną ekipą w góry. Więc vlogi będą znowu takie jak lubicie, będzie dużo się działo, będzie energia, dużo uśmiechu, piękne widoki, no i cudowni ludzie. Mam nadzieję, że taki wyjazdowy cykl się wam spodoba, ponieważ to nie jest jedyny wyjazd. Od razu po przyjeździe mamy dosłownie tydzień i zabieramy was w gorące miejsce. Musicie śledzić moje następne vlogi, będzie naprawdę cudownie i myślę, że przywieziemy dla was i nagramy tam cudowny materiał. A tymczasem bardzo wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego vloga. Moja ogromna prośba do was to zasubskrybowanie mojego kanału. Pamiętajcie, że to jest dla mnie najważniejsze i ja im więcej będę miał tutaj osób, tym będę mógł bardziej pomagać. My cały czas pomagamy. Oczywiście teraz robimy sobie tygodniową przerwę. Tak jak wspominałem jakiś czas temu, to jest maraton. To nie jest tylko jednorazowy bieg. Musimy pomagać cały czas, wspierać się wszyscy wzajemnie, a im więcej nas tutaj będzie osób, tym ja będę miał taką, wiecie, większą motywację i energię. Także zostawiamy subskrypcję. Zapraszam was również na mój profil na Instagramie. Tam podczas wyjazdów na pewno wiele materiałów pojawi się takich, których tutaj we vlogach nie będzie. Także tutaj gdzieś wam oznaczę mój Instagram. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Pa!